Kandydatura na szefa IPN pana Jarosława Szarka to bardzo zła wiadomość dla Polaków. Z paru względów. To jest autor jednak bardzo kontrowersyjnych i haniebnych słów o Jedwabnie. To jest również autor słów wypowiedzianych o tak zwanych komuszych grobach. Mam tu na myśli wybitnych przedstawicieli polskiej opozycji, pana profesora Geremka, czy też Jacka Kuronia oraz bardzo kontrowersyjne wypowiedzi o panu Kuklińskim. To jest człowiek kompletnie bez doświadczenia. Uczeń mistrza, czyli Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu. To źle wróży dla Polski i źle wróży dla tak ważnej instytucji, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.